Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, dzisiaj wraz z takim zawodnikiem jak VGZZ2K. Hello, cześć. Musiałem pełną nazwę podać. Niestety, proszę państwa, moja postać no miała pewne problemy z twarzą. Wiecie, trądzik młodzieńczy, te sprawy. No i teraz wygląda w ten sposób. Dokładnie, jest bardzo przystojnym osobnikiem w tym momencie. No tak, przynajmniej powiem tak, przynajmniej włosy ma. Także dzisiaj lecimy z odcinkiem z wtorkowym duetem. Lecimy wraz z VGZ-em, a jesteśmy w jego garażu. I proszę państwa, to jest właśnie kolejny odcinek. A nie, to nie jest kolejny odcinek wjazdu na garaż, także lecimy, palimy stąd groty. Tak, chyba nam się pomyliły odcinki, bo dzisiaj będzie stanterskie duo tak naprawdę. Także PCJ-ki są wzywane już. Chyba, że w sumie moja PCJ-ka już czeka na zewnątrz. Zaczniemy sobie wieczorkiem, ale pewnie jak będziemy kończyli odcinek, to już będzie ładna, piękna poranna pogoda, wiecie, teraz tak wieczorkiem na nielegalu, taki nielegal właśnie robimy. Nielegalny, ja już tak naprawdę nie potrzebuję kasku na głowę, bo mam po prostu całą mordę zdartą i tak, także no sorry, niestety papierem ściernym, wiesz, zamiast ręcznikiem się rano wycierałem i możemy zacząć tutaj od jednej widzisz, rzeczy. Dlatego się ubiera kask na głowę, kurde. Tak, ale włosy zostały nietknięte, także to jest ciekawy case. To jest najważniejsze. Oczywiście na początku przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, wpadnijcie na kanał do VGZ, na nasze Instagramy, fanpage, a na G2 z kodem Hogaty 3% zwrotu, także serdecznie zapraszam. Pierwsza rzecz, którą sprawdzimy na PCJ-ce, dzisiaj testujemy ogólnie te PCJ-ki, jak widzicie VGZ ma trochę inaczej ją przerobioną. Jest to, czy działa tutaj ten bug w dalszym ciągu, czy Rockstar, jak myślisz VGZ, czy Rockstar naprawił trochę GTA Online w końcu? Sądząc o tym, co zawsze robił z GTA Online, to wydaje mi się, że nie. Nie, kompletnie. Tak. Dobra, czy wiesz, gdzie tutaj jest zbugowana teksturka? Nad tym garażem, jak dobrze pamiętam. Tak? To jedź, zobaczymy, czy wiesz. Zaraz zobaczę. Widziałem kiedyś, kurde, czy faktycznie to mogło być, ale chyba nie. To chyba nie to. Dobra, to jest chyba tu. Ale kurde, ta, jeszcze traf... Akuratnie ze wszystkich tych musiałem trafić akuratnie w drzewo, żeby sobie stanta po drzewie zrobić. A to było no, tutaj. Z tej tu. A, dobra, o. Ty, ale czekaj, bo zginąłem od razu. Może naprawili, tylko że wiesz, to wtedy naprawiliby w sposób taki, że nie, że naprawili, że już się nie bugujesz w tym. Tylko, że naprawili, no ja że... No, czyli chyba to zmienili, ale widzisz, to... głupio to zmienili moim zdaniem w takim razie, jeżeli to zmienili. Bo zamiast naprawić teksturkę, nie? Że się w nią nie zapadasz, to ty po prostu teraz w niej umierasz? Właśnie tak dziwnie. Jeżeli ktoś by chciał to wykorzystać, na przykład jak będzie jakaś wojna czy coś, to od razu padasz i rip. Nawet nie jest zablokowane. Czekaj, no... Czekaj, jeszcze raz trzeba będzie tu wpaść i zobaczyć, czy to był, wiesz, czy to nie był nasz jakiś problem, czy może, coś się no z nami faktycznie nie przydarzyło. Jeszcze raz sprawdźmy, jak drugi raz zginiemy, ja i ty, to znaczy, że nie działa ta miejscowa. No ginę od razu. No, od razu z śmierci pojawiam się tutaj przed wejściem. No czyli coś zrobili! Ej! Żeby nie było, coś zrobili, ale moim zdaniem no dalej, no zamiast, nie wiem, no zrobić, że tam się nie wpada, to po prostu dalej się wpada, tylko że się umiera od razu. Także no ciekawie. Rockstar. Tak, Rockstar widzę, bardzo dobry Rockstarek. No, ogólnie nie wiem, czy widziałeś, panie VGZ, o, zniknął mi motocykl, tak też, by the way. Teraz patrzę, że go tutaj nie ma. No tak się już zdarza, że niektórzy kradną motocykle, a motocykle same się kradną czasami. Tak, same znikają po prostu, Rockstar joinkuje. Ale wszedł nowy samochód do gry. Od razu pokażę ludziom, on jest w Legendary prawdopodobnie. Tak, jest to Lampadatti Novak. Kosztuje 608 tysięcy, bardzo możliwe, że za tydzień może go jeszcze przerobię i można byłoby z nim kurumki śmignąć, tak myślę, za jakiś czas. Także jeżeli wam się podoba ten pomysł, dajcie znać w komentarzach pod filmem, a my kontynuujemy stanterskie przygody. Także VGZ, ty jesteś tutaj świeży w tych stanterskich przygodach, jeżeli chodzi o moje odcinki. O, patrzcie, jak tu chłop na tym... Jakie stopi, kurde, stopi, dokładnie, to nie GTA San Andreas, gościu.
żeby tu stopi robić. No, w ogóle no chyba w tej grze nikt stopi nie robi, tak zauważyłem za tak bardzo. Dziwnie cię przechowywuje, jakby masz jakby zwrotniejszy motor przez chwilę. Ale no, to no tak, no w końcu jesteś tym. Tylko na przednim kole, nie? Wyhamujesz przednim kołem i tylne masz poza tym. Ale jakoś przydatne do niczego nie jest. No to właśnie wiesz, nigdzie się ani nie zalicza, nigdzie ci nic nie pokazuje, więc takie stopi. No o ile właśnie na tylnym kole wszyscy zapomnieli. Zadanie dzienne, że czasami no musisz przez chwilę, przez te 10 sekund na tylnym kole polecieć. No to tutaj nic, tylko sobie na tylnym to cały czas, wiesz, lecisz tak naprawdę. Poleciał. No to chłopca poleciał. Dobra, robimy sobie wyzwanie, panie VGZ, robimy wyzwanie. Doleć tam, w sensie challenge, doleć tam challenge, lecimy. Doleć tam challenge, dobra. Tak, dawaj, czy chcesz zacząć doleć tam challenge? Te. No to zaczynaj. Dobra, no to w takim razie, gdzie tu może być fajne miejsce? Dawaj. Czy my tam wyjdziemy? Okej, okay. tak po prostu. Wiesz, to nie musi być, to nie musisz tam wjechać. Tak. Może być ciekawy trigger z jakim. Tu, jak rozumiem, chciałeś gdzieś o, żeż ty! Jeszcze, żebym się tu wywalił na to. Okej, także no. Dobra miejscówka. Prawie się udało. Wiesz co? No. Patrz, to spróbujmy może na ten billboard na górę. Takie szybkie wyzwanie. Nie byłem nigdy na tym billboardzie w GTA, tak? Nie byłem nigdy na tym billboardzie. Chciałbym się na niego dostać. Ale chyba nie w ten sposób jednak. Okej, tu byłem pod. No bo tutaj lecisz pod spód. Tak. To bardziej z tej rampy trzeba by. W ogóle nie widziałem, że to jest skatepark. Tak nigdy na to nie zwróciłem uwagi. No, ja tu byłem kiedyś, ale to też się na to nie zwraca uwagi. To jest taka jedna z tych miejscówek, które wyglądają całkiem spoko, a nikt tutaj nie wpada. Ja bym to jeszcze inaczej zrobił, wiesz? Nie tym, co prędzej tym przejazdem, tylko trzeba do boku. Na drugi. Wiesz? Mhm. Tylko faktycznie musiałbyś się od końcówki jeszcze odbić tak dziwnie. No. Całkowicie w boku. Trzeba też pamiętać, że to, że my sobie pozwalamy na szukanie takich stuntów, to już jest ogromny plus dla PCJ-ki. Bo nią naprawdę nie jest tak źle. Oczywiście wiadomo, to nie jest poziom rufiana, ale jest dobrze. Także. Ciężko jest trafić tą barierkę. Jakby od razu cię nad nią rzuca. Zresztą sam zobaczyłeś. Że w ten chodzi ci, że w billboard. Ta. W sensie nie, chodzi mi o barierkę. Tą barierkę z drewna. Żeby która się jest przy wybić rampie. Z niej. Aha, ta. A to powiem ci, że ja to tak konkretnie w nią nie celowałem, bo w nią to ty prawie nigdy nie wypadł. Ja się od niej trochę odbiłem teraz, aktualnie. Ale tu chodzi o to, żeby tak, wiesz, jakoś się rozpędzić i po prostu od razu do lewej, żeby nawet nie musisz zaczepiać tej barierki, nie? To chodzi o to, żebyś jeszcze z tej wyskoczni w lewo się wybił. A właśnie o, nie o to wiem, chodzi właśnie. To wypalić. Czy by to wypaliło na pewno? Na stówę. Ja myślę, że na stówę coś takiego można zrobić. Ja to już czuję, bo byłem bardzo blisko tego, nie? Zresztą. Aha. Tylko nie wiem, czy albo jakiś szybszy motocykl typu Batik, coś, co ma szybsze przyspieszenie na start. Może lepiej wycelować trzeba po prostu, nie? Że coś albo szybszego, albo coś ten. No, tylko jeszcze trochę wysokości brakuje. Podejmę jeszcze jakieś próby, chyba że wiesz co? Chyba że z jakiegoś innego budynku na to wyskoczyć, nie? Coś w tym guście. Zobaczmy, co my mamy do dyspozycji w ogóle, żeby wyskoczyć. Może z tego drugiego daszku coś? Właśnie ten drugi daszek. Może z dachu gdzieś po drugiej stronie, może z tego tutaj po prawej. Gdzieś tu na pewno się da na to wyskoczyć, ale jak? Na pewno nie z drugiej strony ulicy, bo tam jednak jest taki zbyt mały rozpęd z dachu, więc wątpię, że w ogóle byśmy tam dolecieli. Jak już no bo tu właśnie na pewno wyżej, nie? Ten daszek wyżej na pewno. Tylko teraz trzeba byłoby na przykład tu wlecieć, na ten dach. Na ten dach też da radę wlecieć, bo tu są jakieś takie wybitki. Tylko trzeba byłoby to trafić. Najpierw jakby był dzień, a nie noc. Gro komputer. Ja cały czas czekam, tak jak z VGZ-em tu wcześniej rozmawialiśmy. Ja cały czas czekam, aż wprowadzą w końcu opcję, w której na przykład będąc we dwie osoby na serwerze możemy iść spać jak w Minecrafcie i na przykład się robi dzień wtedy. A, to by nie, było taka kozackie. Opcja fajna. I wydaje się być taką oczywistą opcją, żeby na przykład dzień się mógł zrobić dzięki temu. No to by chyba, było że. Prześwietne. Ej, czekaj, ja tu próbuję tutaj w ogóle wlecieć jakby od tej strony, gdzie jest rampa, to jest taka jakby podbitka, więc może się uda wlecieć na tak się troszeczkę rozpędzę. Tylko minus tej PCJ-tki jest taki, że ona się powoli rozpędza i ona tak, ona się zbiera wolno, strasznie. I dopiero ona tą prędkość maksymalną, V-Maxa dopiero dociska lepszego. No tak jak mówiłem, to nie jest ani Rufian, ani Bati, nie?
One mają lepsze albo przyspieszenie, albo i przyspieszenie i podnoszenie koła, bo trzeba też pamiętać, że tutaj koło się tak nie podnosi po prostu szybko, tutaj nie? Z czasem dopiero leci. Przez co dokładnie, tutaj mocno się trzeba byłoby rozpędzić, a przy mocno rozpędzonym też już trudno byłoby z podniesieniem koła. Wiesz co, ja bym, aż bym spróbował ten wyskok, kurde, na tym, no mi się wydaje, że to jest możliwe, bo ja przelatuję prawie na wysokości tego billboardu i obok niego. Tylko że to trzeba byłoby idealnie jakoś się rozpędzić i idealnie wylecieć z tej w lewo, w sensie, tak, jeszcze bardziej. Czekaj, a chyba że w ogóle z tej tutaj rampy może jakby się udało tak faktycznie no, mocno. No z tej to już byłoby trudniej, bo to cię podbija do podspód, w sensie tak. Pod ten billboard, nie? Tutaj trzeba byłoby tak, teraz tu i tu, kurde, no! Kurde, balans! Dobra, dawaj, VGZ. Oj. Nie w tą dobra, powiem ci tak, podejmujemy ostatnie próby i spadamy stąd. Nie będziemy tutaj się stakowali przez cały odcinek. Chociaż powiem wam, że kurde, chciałbym tu wskoczyć. Może innym motorem, by to było. Patrzcie, no już do lewej zrobimy, na pewno byłoby łatwiej, na pewno. Dobra, lecimy dalej, chodź dalej. Dobra. Coś prostszego zrobimy sobie. Polećmy tutaj i na przykład stąd coś damy radę się wybić gdzieś po tej ściance w ogóle, jak po ścianach jest zjeżdżone. Do prawie. Dokąd doleciałeś? Doleciałem na wysokość tego drugiego budynku po prawej, tam na ten najwyższy punkcik. Tej drugi budynek po prawej, czekaj, tutaj w ogóle, no tutaj dałoby radę, bo on na tyle wyskakuje, nie? To jest właśnie to. On jest taki po prostu średni. Taki typowy średniak to jest, nie? O, tutaj trzeba byłoby się wybić z tego po prawej bardziej. Albo ze schodków, albo z tego, co jest na prawo od schodków. Tak, możliwe. Patrz, tutaj Jezu. Coś. Tu i od tego. Tylko żeby nie wpaść pod budynek, to też byłoby dobrze. Ja przyzwyczajenie klikam E teraz zamiast F-ki. Ale ja mam to samo. Ja wczoraj jak grałem w PUBG, ja do samochodu chciałem wsiadać, wiesz, poprzez naciśnięcie E. No także... i tak jak ci gra w tego Red Dead'a, to się myli, to kurde. Dokładnie tak. Oj. No to moje początki z GTA 5 wyglądały tak, że Wiedźmin wtedy też wyszedł, nie? Więc ja czasem miałem przyzwyczajenia z Wiedźmina w GTA, a w GTA przyzwyczajenia z Wiedźmina, no dzięki, że tu taki wspólny stancik zrobiony ogólnie. VGZ, dobra. Wyszedł fajnie. No to przyzwyczajenie jednak są takie nowe. Stąd gdzie można byłoby... Jezusku! Chłop się jeszcze po mnie wybija, no! Czekaj. Dobra, jedźmy dalej tą uliczką, zobaczymy co tam jest tam dalej. Tam są właśnie jakieś śmietniki, może po nich coś by się udało zrobić. No to idealnie, brzmi jak moje mieszkanie dosłownie. No jak dla nas. Dokładnie, proszę bardzo. O, w Garry's Modzie to też śmietniki, to były porządkiem dziennym tak naprawdę. Dobra, dawaj, o, ta, mój motocykl podnoś jeszcze, chłopie, no proszę bardzo. No dziękuję. Podałem ci go. Dziękuję wam. No właśnie, GZ. Kurde, jeszcze narzekaj. Podaję chłop mu motocykl, pomocny. A ten narzekać będzie. Dobra. O, tutaj coś. No, właśnie o tym też pomyślałem, tylko ja zdążyłem się zatrzymać. A nie wlecieć po mordzie na ten, kurde, ja na schody. Tak idealnie na głowę wpadłem. Dobra. Jadem. Okej, byle nie do was! Senu? Że tutaj chciałeś, tu na górę, tak? Tu. Czekaj, zdążyłem zwrócić pojazd do... Ha! Zdążyłem! W powietrzu zwracałeś? Nie, w basenie już. Aha, o kurde. Powiem ci, że wylądowałem w basenie z tą PCJ-ką, ale zdążyłem kliknąć zwróć pojazd do garażu i proszę państwa, nowiutka PCJ-ka już czeka, żeby sobie wyskoczyć, także... Ja sobie już tutaj na budynku chillku. Obok siedzę. Zapraszam. Na budynku obok usiadł, kurde. Już tu usiadamy na budynku. Tak, dokładnie, usiadłem sobie na budynku, kurde. Zapraszam tutaj na lewo od ciebie. Lala, witam pana. A ten billboard, witam, czy on ci nie wygląda jakby tak był łatwiutki do wlotu? No, musi być bardzo łatwy. Tak, bardzo łatwy, ale tu się nie ma, wiesz, gdzie rozpędzić tak naprawdę. Widzisz to? Widziałem to, co żeś zrobił. Ale widzisz, jak moja PCJ-ka jest wbita. No i VGZ, coś ty znowu z tym motocyklem zrobił. No Boże, VGZ, zostawić cię na sekundę z motocyklem i już coś z nim wyrabiasz. VGZ, kurde.
Co tu się dzieje? Co, no i co ty z tym motocyklem? Dumny ty jesteś, VGZ, kurde, no, czekaj. Czekaj, VGZ, pomogę ci. No pomogę ci, ją, VGZ. No pomogę ci. Pacyk. Chłopca jeszcze wsiadł na tę PCJ-tkę. Ja sobie ją zwrócę, bo ona jest taka trochę już... No też mi się wydaje, że ta twoja PCJ-tka to już taka 2 na 10 trochę. Nie żeby od początku taka była, ale... Masz problem do mojej PCJ-ty? Ta, mam do niej ogromny problem. Cudowne. Dobra, panie, chodź na daszek. No, wracam, tam, wracam, już tam pędzę. Panie VGZ, no tak, ile tak, będziemy tak na pana czekać? No ja byłem tam wcześniej. Pan ja VGZ to jednak ze stuntami to chyba nie jest na dzień dobry, kurde. Tylko dzień dobry, proszę pana, co najwyżej. Ja to jestem ze stuntami na siemanko, kurde. O, chłop to na siemanko do stuntów, dobra. Ty, tu by się dało zatrzymać. Dobra. A czekaj, dobra, tak jeszcze jedziemy dalej po prostu, jedziemy dalej VGZ, wysrane w tę miejscówkę już. Już za późno, no panie VGZ. No i oplu. Już za późno, już za późno. Proszę stąd wyjechać, zwijamy się, zwijamy ten interes, lecimy dalej. Dobra. Proszę znaleźć dobra teraz, panie VGZ, miejscówkę jakąś. Okej, okay, już jedziemy. O. O. Ty, dawaj tam, wskocz. Czekaj, bo moja PCJ-tka ma problem ze sobą. Jednak ta PCJ-tka naprawdę ma duży problem. Chłop znowu ma problem, no co jest z VGZ? VGZ, ty co chwilę masz jakiś problem z tym nie motocyklem. No. Bo to VGZ, bo wiesz, no, jeżeli ty masz co chwilę problem z motocyklem, to znaczy, że ten problem nie leży w motocyklu, tylko on może leżeć, wiesz, gdzieś indziej. A jeżeli... Aha, przeteleportowało cię na moją drugą stronę. Ale jeżeli masz, kurde, problem z silnikiem, to jest problem... z silnikiem, tak. Z silnikiem, czy to jest twój? VGZ, Coelho. O, żeż ty, gdzie wlecia? 102 metry, Adam Mała Mysz, bez kitu. Tego patrz wrażenia, tu, gdzie aż jestem. Kurde. O, członek VGZ opuścił sesję, już dla ciebie nie pracuje. No i proszę państwa, właśnie tak widzicie. Po pierwsze, mamy dwie rzeczy w tym momencie, możemy zauważyć. Po pierwsze to to. VGZ na waszych oczach został zastrzelony przez snajpera. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa. VGZ, no po prostu to VGZ, gra się z wami i nagle wychodzi, no trudno, mówi się trudno bardzo. Ta, i żyje się już dalej. Kurde, no nie moja wina, że w Rockstarze pracuje jakiś snajper, który cię eliminuje na jakiś czas z rozgrywki. A numer 3 to jest taka, że właśnie w ten sposób, proszę państwa, Rockstar Games zajmuje się grą GTA 5, jak widzicie, GTA 5 tak świetnie działa, że aż mam ochotę se skoczyć. Kurde, z budynku. A skacz. No, wyskoczyłem, dobrze, że był spadochron. Powiem więcej, w oczekiwaniu na VGZ-a. No nie, wiecie, co to jest? YouTuberzy in 2K19 to by zrobili z tego 10 minut materiału, 50 reklam wrzucili, wycięliby ten moment oczekiwania, ale nie tutaj. Tutaj nie znajdziecie najśmieszniejszych momentów, 10-minutowych filmów. Tutaj musi być 20 minut nabitych. Tak, o gościu, żebyśmy sobie mogli pogadać, żebym ja sobie mógł pogadać, żebym później mógł zamknąć mordę w końcu w domu. Tutaj i sobie momenty. Dokładnie, tu są prawdziwe momenty. Nie ma nic ukrywanego. Dokładnie tak, VGZ za ten czas może uda mu się nawet połączyć jeszcze z tą sesją ponownie, a ja za ten czas was zabawię, dlatego lecimy, kolejna super zabawa, skok z żurawia w tym momencie będzie. Dawaj, dawaj do basenu, jeszcze most, jeszcze most mnie jeszcze czeka. Most, jak słyszę most, to teraz kojarzy mi się tylko z Red Dead Redemption. Tak, z Red Deadem bez kitu, to ta samo mam. Wczoraj stanąłem, a to powiem tak, kiedyś będę musiał zrobić taki filmik, gdzie ja tylko będę zdjęcia omawiał, które zrobiłem w Red Deadzie, a tych zdjęć zrobiłem naprawdę sporo, bo tam, nie wiem czy wiecie, ale w Red Deadzie można robić podobnie jak w GTA, czyli w GTA na przykład wyciągacie sobie aparat i robicie tutaj taką foteczkę, nie? Zresztą możecie to zrobić w stylu autoportretu, nawet ten sam przycisk jest pod robienie selfiaka w GTA i w tym, i w Red Deadzie, tak. Dlatego powiem tak. Ja mam takie już fotki fajne zrobione, czy selfiaki na przykład na moście, właśnie na wiadukcie jakimś na samej górze czy gdzieś, że to jest szok. Dobra, proszę państwa. Ej, dawaj, robimy. Bawimy się w zdjęcia rosyjskiego parkurowca. Ty już wojnę jesteś w GTA? Ładuje mi, ale robimy wojnę na zdjęcia. Kto zrobi ładniejsze, powiedzmy 10 albo 15 zdjęć. Ładniejsze zdjęcie. Ale ładniejsze zdjęcie, bo wiesz, bo ja ogólnie, można powiedzieć, specjalizuję się w martwej naturze.
Szczególnie jak ta natura jest martwa po, na a przykład, czekaj, robisz, wiesz... robisz zdjęcia martwym osobom? No, na przykład. Na przykład. W dziwnych, wiesz, okolicznościach tego, jak przypadkiem, te... chcąc pomóc pewnej pani, ją dusisz? Na przykład? No powiem tak, Red Dead jest bardzo fajną, ciekawą gierką, ale wkurza mnie niemiłosiernie, bo ja chcę pani pomóc, a kończy się na tym, że ją duszę, a ona kończy na tym, że ląduje w jeziorze umarta, także no, no co ja mogę poradzić? Pomocy ja jej bardzo chciałem pomóc, ale... Możesz mnie zaprosić już. Dobra, ja już cię zapraszam, patrzcie tutaj, jakby co, widzicie, o, Lampadatti Nowak już dostępny. Tutaj jeszcze możecie zauważyć, jak będę VGZ zapraszał, zaproś do gry oczywiście, proszę bardzo, VGZ już zaproszony. Ja za ten czas jeszcze sobie gdzieś poskaczę na tej PCJ-ce, żeby ej, popróbować coś. Właśnie jej skoki. Okej, okay, tutaj trochę kawałek sobie poleciała. Kurde, no VGZ, ja cię do sesji zapraszam, a ty znowu na drugim końcu miasta, no VGZ. No co ja jak ci ty tak możesz, jak ty tak możesz? No już ty jestem, no. I ty się nie wstydzisz sekund. Później no. W lustro spojrzeć. Dobra, chodź tu. Pa. Ja ci kurde tu. Dam. Nie tu. No VGZ znowu no, normalnie bawi się w szturchanie. Wiesz, jak mnie szturchniesz teraz, to ja umrę. Od razu jestem na szturchnięcie dosłownie. To prawda? Czekaj, da radę na to wskoczyć, czy... Chłopco, no jednak szturchnięcia. Nie umarłeś, okłamałeś mnie. Miałeś no, umrzeć, widzisz, VGZ. No jednak okazało się, że nie możesz mnie zabić. Jesteś za słaby, VGZ, żeby... żeby za... No, no VGZ, tak to się skacze, widzisz? Ale ja to nie samo spada zrobię, się z motocykla. Skończyłem spadkiem. Ej, czekaj, albo tak na to. Czekaj, strony. Tu oj. I... No, i trik w powietrzu jeszcze. O, Minecraft! Patrz na to! Powtórz to VGZ teraz, dobra, taki cwany byłeś zobaczyć. Przed chwilą. Dobra, muszę zobaczyć, z backflipem, z backflipem i z ręką w powietrzu, którą kurde tak o, obijasz normalnie. Z ręką w powietrzu, dobra. Także jest jajko dobra, walone jest, wiesz, na jajecznicę. Dobra. Czy na kogel-mogel, czy na coś. Dawaj, i ręka w powietrzu jeszcze. O, dokładnie, no i gitarka, no VGZ, to wie jak powtórzyć takie rzeczy. Kurde. Dokładnie, dobra. Hono tu. Dobra, idziemy. Wyjeżdżamy stąd, oczywiście z tuntem trzeba wyjechać. A dobra, z tuntem, okej. Okay, no stunt do VGZ, no. No my stuntujemy, to jest starterski okay, duet, a nie jeżdżony duet, nie? Proszę bardzo, panie VGZ. O, no, super. Idziemy. I teraz na jak koło pan VGZ jedno. Zrobi, to jest super, dokładnie tak, dobra. Hono tutaj teraz. Dobra, idziemy, no. Od czego tu się możemy wybić? Dobra, zamykam oczy, jadę przed siebie. I wyskakuje z pierwszej lepszej rzeczy. I wyskakuje z pierwszej lepszej rzeczy. Dobra, to. To? O, żeż ty! Ej, ale to nie było samobójstwo, to ty mnie zabiłeś. Ja to widziałem VGZ. Ja to VGZ widziałem. To nie było samobójstwo, to było daleko do samobójstwa VGZ. Ty to widziałeś, co się stało? Przejechałeś mi po mordzie motocyklem na przykład? Nie, kompletnie nie tak. Dobra, musiałem swoją złość odreagować ja, na randomowym chodź, gościu. Chodź, ja w tym miejscu, jak się wybijałeś, ja to chciałem powtórzyć. Ja w tym miejscu zostałem ciałem, ale mój motor poleciał w ciebie, prosto w o, ciebie. O nie, VGZ, czyli zabiłeś mnie umyślnie motocyklem. Dobra, VGZ, ja to będę pamiętał. Tu ogólnie był fajny stunt, którego nam się chyba nie udało zrobić, czyli wpaść tam na te balkony. Na balkony, pamiętam, kurde, gdzie? Dawaj, ale dawaj coś, mi te co nam się... Ja to zrobię. Na PCJ-ce? Chcesz to zrobić, te oczywiście. Balkony? Ja to zrobię na wymogę. Ciebie Bóg opuścił? O, niestety powiem tak. Na te ja balkony, już nie zrobię tego stanu. Ja już nie zrobię tego stanu, ponieważ gra się znowu skraszowała. GTA zasrane, najgorsze. Także tym nieoptymistycznym odcinkiem kończymy te przygody dzisiejsze. Tak, tym odcinkom nawet powiem tak, jak mnie odcięli od GTA. No właśnie. Właśnie dlatego ludzie rzadko się trafiają teraz odcinki, które możemy sobie, na których możemy luźno pograć, bo kurde, GTA nie działa normalnie. Jak gra normalna działająca. Także dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Bye.